Świąteczna iluminacja rozbłysła w centrum Radomia. Moment jej włączenia zgromadził na deptaku tłumy radomian. Podobnie jak rok temu ulica Żeromskiego zdobi m.in. tunel świetlny. Ale tegoroczna dekoracja została rozbudowana o kilka nowych elementów. To m.in. ustawione na placu przed Urzędem Miejskim świetlne figury. Miś z prezentami, Mikołaj na motocyklu, wielka bombka i napis I love Radom. 4, 3, 2, 1, 0! Świąteczna dekoracja Radomia to łącznie kilkaset elementów. Na placu przed dworcem pojawił się Mikołaj w saniach z reniferami. U zbiegu ulic Żeromskiego i Fosza świetlna fontanna, a przed kościołem ojców Bernardynów anioł. Są też ozdoby z węża świetlnego, girlandy i przewieszki, którymi zostały udekorowane ulice w centrum miasta. Na kilku rondach i placach zostały ustawione udekorowane choinki.